Proszę usiąść. Bardzo dziękuję Ojcu za modlitwę, za obecność tu wśród nas i za te słowa, które w swojej homilii kieruje do nas, do wszystkich, który sprawa Polski jest tak bliska i tak droga. Szanowni zgromadzeni, czerwiec dla rolników był miesiącem szczególnym. Byliśmy w jakiś sposób wyróżnieni. Mianowicie 17 czerwca 81 roku Ojciec Święty przyjął delegację rolników w Watykanie. Ale okoliczności tej wizyty były niezwykłe, bo pamiętacie, było to niewiele ponad miesiąc po tym tragicznym zamachu na placu Świętego Piotra. I Ojciec Święty przyjął nas wtedy tam u siebie w Watykanie w sypialni. I to z jego strony było naprawdę coś niezwykłego. Ten cierpiący tak bardzo Ojciec Święty znalazł dla nas wtedy czas, by być z nami, by dodać nam otuchy w walce o sprawy, które wtedy rolnicy podejmowali. I dla mnie osobiście było to wielkie przeżycie. Widziałem w Ojcu Świętym człowieka wielkiej dobroci, to biło z twarzy, ale jednocześnie osobę tak wtedy boleśnie doświadczoną. W słowach, które wtedy Ojciec Święty do nas skierował, zawarta była myśl. Powiedział dokładnie: nie będzie w Polsce, nie będzie w Polsce żadnego postępu, ani gospodarczego, naukowego, technicznego, żadnego, jeżeli naród nie odmieni się. I to bardzo głęboko zapadło w moje serce. Jeżeli, powiedział, nie dokona się moralna odnowa narodu. Później w czerwcu, w 83 roku z kolei, miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu, w śniadaniu z Ojcem Świętym tu na Miodowej. I wtedy też w imieniu rolników wręczyłem Ojcu Świętemu dwa kłosy. Dwa kłosy w postaci tej fałki sławnej, przepasanej wstęgą Solidarności Rolników. I wtedy rozmawialiśmy o tych polskich sprawach. To był 83 rok. Wcześniej jeszcze z kolegami wysłałem list do Ojca Świętego w lutym. I słowa z tego listu cytował właśnie też 17 czerwca w Niepokalanowie podczas pierwszej mszy sprawowanej w intencji rolników. I dzisiaj myślę, że tam patrzy na nas i błogosławi nam tej słusznej sprawie, która tutaj nas przywiodła przed 121 dni. I szanowni Państwo, dziękuję za tę obecność, ale jednocześnie chcę się zwrócić, byśmy jeszcze w sposób bardziej zdecydowany, mocny i konsekwentny poparli kogo? Rolników. W czym? W ich słusznej sprawie. Oni nie protestują. Oni bronią. Oni występują w słusznej sprawie. I tak się nazywa protest. Ale to trzeba patrzeć inaczej, że jest to obrona. Jest to obrona, bo w pierwszym postulacie, który tu czytamy w tych wśród wielu, jest obrona polskiej ziemi. I szanowni Państwo, uczestniczyłem teraz w posiedzeniach podkomisji, w komisji, w Sejmie i muszę powiedzieć, że ogarnia mnie coraz bardziej zwątpienie, czy ten parlament przygotuje dobrą, solidną ustawę, która rzeczywiście stworzy warunki do tego, że polska ziemia będzie w polskich rękach.
A nie muszę Państwu mówić, jak w wielkiej skali teraz ta ziemia jest przejmowana. Już, teraz. Tak. I dlatego musimy kategorycznie poprzeć te słuszne postulaty, a szczególnie ten w obronie polskiej ziemi. I dlatego pozwólcie, że przywołam teraz może tutaj przygotowany taką deklarację poparcia Solidarności w tej sprawie i ci wszyscy, którzy chcą niejako pomóc, to bardzo proszę, by później po mszy, po tym spotkaniu tę deklarację podpisali, wyślemy ją do parlamentarzystów, wyślemy ją do wszystkich znaczących osób w państwie, by prawdziwie wspomagali tę jakże bardzo słuszną sprawę. Deklaracja Solidarności i wsparcia dla polskich rolników protestujących przed Urzędem Rady Ministrów w obronie polskiej ziemi. Ponad ćwierć wieku przemian ustrojowych w Polsce doprowadziło do zmian w wielu dziedzinach życia Polaków. Wolność, która została wywalczona, nie przyniosła sprawiedliwości, nie zapewniła pomyślności rzeszom Polaków. Doszło do bezprzykładnego w dziejach wyrzucia Polaków z własności. Obcy kapitał przejął główne dziedziny wytwórczości, banki, handel. Przejęcie przez zagraniczne firmy przemysłu rolno-spożywczego pozbawiło polskich rolników pożytków płynących z przetwórstwa i handlu. Obecnie jesteśmy świadkami przejmowania przez firmy zagraniczne olbrzymich areałów ziemi Orby. Zniesienie obecnych regulacji obrotu ziemią od 1 maja 2016 roku proces ten spotęguje. Ziemia jest dobrem najwyższym, nieodtwarzalnym i musi pozostać w polskich rękach. Przywołam słowa Hipolita Cygielskiego. Ten, kto oddaje przemysł, handel i ziemię w obce ręce, jest zdrajcą narodu. Zwracamy się do wszystkich sił politycznych, organizacji, stowarzyszeń myślących po polsku i o Polsce o zdecydowane działania w obronie polskiej ziemi. Dziękuję za uwagę.